Kontrowersyjne tematy, zaskakujący goście i niespodziewane sytuacje. To dzieje się co tydzień. Na wtorek o 22:00. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Radio Polska Live. Dobry wieczór wszystkim, robaczki moje kochane. Właśnie zastanawiam się za każdym razem, jak zacząć, żeby tak było, bo każda osoba, która prowadzi swój program, ma jakiś taki swój charakterystyczny sposób rozpoczynania. Ja mam z tym problem, bo jeszcze nie mam. Więc dzisiaj przywitam was wszystkich, niech będzie pochwalony. Jestem Jej Perfekcyjność, to jest program Jej Perfekcyjność, zapraszam na drinka, a dzisiaj ze mną w studiu jest osoba wyjątkowa, bardzo i taka, naprawdę, znaczy wszyscy moi goście oczywiście są wyjątkowi, żeby nie było, ale pani profesor Monika Płatek, która dzisiaj zaszczyciła mnie swoją obecnością, jest chyba pierwszą taką osobą, która mogę powiedzieć, że jest dla mnie autorytetem, z którym mam możliwość porozmawiać w programie. No tak, to niech to Haber słyszy. Nie, Haber nie jest moim autorytetem. Haber kocham nad życie i my się już umawiamy, że musimy mieć kiedyś dzieci wspólnie, ale to długa historia, zupełnie to może poza kamerami. Ale no właśnie. Kiedy to właśnie byłoby ciekawe. Tak, no. że dlaczego z Haber chcemy mieć dzieci? Ja to rozumiem, mnie tego nie trzeba tłumaczyć. Ja akurat to doskonale bym rozumiała. No, pani profesor ma dzieci, to też łatwiej. Z tego powodu? Nie, bo ja po prostu nie mam jeszcze, dlatego mi jest tak, dla mnie to jest abstrakcyjny temat na razie. Posiadanie dzieci. Tak, bardzo. Nie, ale ja rozumiem, że posiadanie dzieci z Haber byłoby doskonałym pomysłem. Absolutnie tak. Ponieważ bylibyście w sytuacji, w której byście doskonale się nawzajem rozumieli i dogadywali. Totalnie, my się bez słów rozumiemy i nawet nie widujemy się tak często ostatnimi czasy, bo tak raczej zdarza nam się to tak okazjonalnie, przy okazji jakichś tam wydarzeń czy coś, ale zawsze jest to spotkanie pełne szczerych emocji. No właśnie. Także... I cieszę się, że planujecie dzieci. A ja też. W momencie, kiedy już są dzieci, to jest bardzo duża radość, ogromna, wielkie szczęście. Jest tu jakieś ale. Fantastyczne wyzwanie, nie ma żadnego ale, tylko jest odpowiedzialność. To jest to ale właśnie. To jest to właśnie ale, odpowiedzialność jest. Za to, żeby tych ludzi, których się spłodziło, albo którymi się zaopiekowało nawet ich nie płodząc, tak prowadzić, by im nie podcinać skrzydeł, by ich nie przygniatać swoimi uczuciami, tudzież kompleksami, by pozwolić im wyfrunąć w pełni szczęśliwymi z gniazda. A zarazem jednak pomóc im przeżyć w tym trudnym kraju. Nie, to znaczy młodość jest trudna w każdym kraju. Okay, niech oczywiście będzie. Ona może być trudniejsza w warunkach, w których jest mniej empatii, a więcej nienawiści. Ale myślę, że to jest tak, że trawa jest zawsze zieleńsza po drugiej stronie. Na pewno tak. I oczywiście ja bardzo lubię być na przykład w Norwegii, ale jak słucham ostatnio rzeczy, które wygaduje minister spraw wewnętrznych norweskich, to się za głowę łapie. Bo całkiem nie po norwesku, mówię, a po polsku. To prawda. Chociaż język norweski, ale trochę po polsku mentalnie. Ja tylko jeszcze powiem o wszystkim oglądającym nas w polskalife.pl, że pani profesor w ogóle jest podziębiona i tym bardziej się cieszę, że znalazła... Nie, żeśmy ustalili, mam seksowny głos. Dzisiaj pani profesor ma seksowny głos. I dlatego też dzisiaj będzie trochę wyjątkowo, bo dzisiaj będziemy pić wodę. Ale ja tą wodę zamówiłam jeszcze wtedy... Mocno gazowaną. Kiedy nie wiedziałam wcale, że wpadnę w tarapaty z takie psychofizjologiczne, mocno gazowana napędzone miała być seksem. Woda. Ja po prostu nie piję, jak prowadzę samochód. Przyjechałam tu samochodem, jestem po całym dniu pracy i dlatego woda. To znaczy, ja dalej jem tą wodę. I powiedzmy sobie smocznie. Uczciwie, jak się prowadzi, to się nawet nie wącha i najlepiej dzień wcześniej. Ja nie wiem, ja nie mam prawa jazdy, więc to znów nie jest problem, który mnie... Ja uciekam od takich sytuacji, które wymagają ode mnie dużej odpowiedzialności, jak dziecko, jak samochód, jak mieszkanie, więc... No tak, tylko że ja to widzę inaczej. Mieszkanie to jest przywilej. Na pewno. Samochód to jest wygoda. Dzieci, i też przywilej. Dzieci to jest przywilej ogromny. No tak, to prawda. No i wielkie szczęście. Samochód to jest możliwość bycia ze sobą, słuchania radia, to jest pewien luksus. No bez wątpienia, to nawet GUS uważa, że to prowadzenie jest nadal wyznacznik klasy średniej. Sprawia, że się odpoczywa. O nie, ponoć nie właśnie, ponoć ja się bardzo odpoczywam. Ciężko wtedy pracuje. Nie. No dobrze, ale jeżeli pani akurat nie prowadzi samochodu i ma możliwość, to co pani lubi wypić? Szczerze? Tak, no, tylko. No, ajer koniak na przykład. O, okay, dobre wino, dobre, białe, słodkie wino, na przykład takie Ubi. Okej. Okay. Nie pił pan. Nie, ale kojarzę, okay. Bo wiem, które to jest. Nie wie pan. Wiem, takie dosyć gęste. Aż skąd? Tego wina nie ma w Polsce. To wino to, jest nie ma w Polsce, sprowadzane. To jest żaden argument. To wino jest, proszę pana, sprowadzane dla mnie z Francji. I to jest też, prawdę powiedziawszy, stałam się
smakoszką dobrych francuskich win, ponieważ to jest element mojego życia, gdzie moja córka mocno zaingerowała i pozwoliła mi zapoznać się z najróżniejszymi doskonałymi smakami. Zaczęło się od Jurançon. To jest ciekawe. A później właśnie jesteśmy w chwili obecnej na etapie Ubi, bo ja powiedziałam, że to smakuje, w związku z tym dostałam od razu całą skrzynkę. Genialne, naprawdę genialne. Redaktor Ewa Siedlecka potwierdzi, ponieważ też taka prawda, córka przysyłając wino dla mnie, przysyła je również dla niej. Zazdroszczę redaktor Siedleckiej w takiej sytuacji. Czyli wino, ajer koniak. Ja bardzo lubię ajer koniak akurat. Tak. Zwłaszcza, to nie jest najlepsze połączenie, ale do kawy. I Bailey. No, to wiadomo. Czyli słodkie alkohole jednak. Nie. No słodkie wino. No akurat tak się złożyło, ale nie. Niekoniecznie. Nie. No bo ja jednak też lubię słodkie drinki i słodkie alkohole. Ale drinki nie. W ogóle? To jednak, że nie są drinki. A niektóre rzeczy może... Aczkolwiek pina kolada nie jest zła. A, czyli jednak, no dobrze. Czyli myślę, że gdzieś tam znaleźlibyśmy wspólny... Ale żadne whisky, żadna wódka. Nawet także takie miodowe whisky? Żadne. Żadne. Żadna wódka, żadne piwo. No chyba, że Greenberger. Ale to akurat się składa tak, że mój przyjaciel też to uwielbia. W związku z tym, jak już jedziemy na tego Greenbergera, to on pija, ja prowadzę. Okej, okay. I wąchać można dopiero dzień przed. Żeby nie... Jak się prowadzi, to się nie wącha. Dobrze. Zapamiętam, chociaż mam nadzieję, że nigdy nie będzie prawa jazdy. Dlaczego? To jest kalectwo nie mieć prawa jazdy. Ale mam taką aplikację w telefonie, co mogę zamówić samochód w każdej chwili, więc nie będę wymieniać nazwy, żeby nie było, ale wszyscy, którzy mnie znają, ale to wiedzą. Ale musi pana być stać na te taksówki. Na samochód też musi być stać. Ale to jest dużo tańsze. Nie, chyba nie. Naprawdę. Nie, chyba nie. O, zdecydowanie. Kiedyś przeliczę, kiedyś obiecuję sobie, że przeliczę. Ale właśnie, jak mówimy samochodem, na uniwersytet pani przyjeżdża samochodem? Najczęściej nie, ale dzisiaj był pierwszy dzień zajęć, miałam cztery grupy. Bardzo się denerwowałam, bo to jednakże jest coś, co za każdym razem jest niesamowicie stresujące. Nie, nie wierzę. Naprawdę. I dogadałam się z paroma koleżankami, że one odczuwają podobnie. Myślę, że jednakże odpowiedzialni wykładowcy i wykładowczynie przeżywają stres. Muszą się przygotować, nie wiedzą jak to pójdzie, ale i są różne roczniki. Natomiast dziś przyznaję zupełnie szczerze, studenci są genialni. Naprawdę. To jest zupełnie wbrew temu, co mówią wszyscy w publicznych różnych mediach. Naprawdę? Bo wszyscy profesorowie, którzy gdziekolwiek publikują teksty, często wyborcze, na przykład toczy się taka dyskusja, to raczej narzekają na to, że studenci są beznadziejni. Świetni. Świetni studenci i to prowadzę wykład z kryminologii. Świetni. Naprawdę. Myślący, mówiący. Później mam Comparative Criminal Justice, gdzie ma pan zebranych studentów z całego Erasmusa, gdzie przez to, że nie dajemy im zbyt dużego wyboru, przychodzi sporo również do mnie. Okej, no jasne. I to jest miłe. A później mam czwarty rok kryminologii i wyszłam wreszcie z takiego Juridicum 2, które mamy na dole, obok nowej biblioteki. Tak, tak. I wciśnięto mnie do kanciapy w pokoju F w Audytorium Maximum, co jest maleńkim pokoikiem. I szłam tam przerażona, bo pamiętałam tą salę z takimi ławkami wzdłuż, a tu się okazuje, że nastąpiła zmiana i wreszcie można było ustawić. Bardzo niewygodnie, bo brakowało nam krzeseł, trzeba było krzesła dostawiać, ale wreszcie możemy siedzieć w jako takim kółku i to może być wreszcie seminarium, a nie takie protekcjonalne, patriarchalne, niesamowicie przemawiające. Sala wykładowa przemawia. I sala wykładowa budowana w nowych uniwersytetach, która w dalszym ciągu jest na zasadzie tutaj stoi ten wykładowca, wykładowczyni, który będzie pouczać i mówić wszystkim innym, co macie słuchać i macie słuchać i broń Boże myśleć, a nie dająca możliwości na to, żeby to była droga. Ja jestem stara, jestem starsza, dłużej to czytam. W związku z tym dużo wiem, ale to wcale nie znaczy, że wiem w sposób, który pozwala na to, żeby odkryć nowe okna. I jeżeli to jest droga i gdzie sobie mówimy, mamy prawo do błędów po każdej stronie. Jasne. Mamy prawo do przygotowania, mamy prawo do tego, żeby iść wspólnie tą drogą, to na przykład jedne zajęcia, rozmawialiśmy o problemie przestępstw mowy z nienawiści. Mhm. I rozmawialiśmy o problemie, który polega na tym, że w kodeksie karnym, w artykule 257, który jest pod tytułem rasizm i to jest nie dość dokładnie, występuje tylko kilka cech. Mhm. Narodowość, pochodzenie, rasa,
i religia bądź bezwyznaniowość, a nie ma innych już rozpoznanych cech. No ja się spytałam studentki, studentów, jakie inne rozpoznane cechy. I padły dwie i obym teraz mogła to przypomnieć. No właśnie, zapomniałam te dwie, które dla mnie były zupełną nowością, bo my już wiemy, że to jest płeć, to jest orientacja płciowa, to jest identyfikacja płciowa, to jest wiek, to jest zdrowie i stan psychiczny, to jest również społeczna sytuacja, kiedy ktoś jest bardzo biedny. Jasne. Ludzie skopani, pobici i zabici przez młodych ludzi, którzy do nich dopadli. Nie dopadali dlatego, że coś mieli do konkretnego Kowalskiego, tylko dlatego właśnie, że oni wyglądali. Przepraszam, będziemy musieli ze studentkami wrócić do tego, bo podały dwie inne cechy, pokazując, że to się rozszerza. Na pewno, na pewno. No i właśnie, to jest dzięki temu, że między innymi inaczej siedzimy. Jesteśmy... Oczywiście, dla mnie to jest jasne, że i to, jakby i to jest czwarty rok, a na piątym roku mam bardzo niewielką grupę, ale każda jedna osoba to już jest magisterskie. Jasne. I wystarczy ludziom pokazać, że praca magisterska to jest wycinek rzeczywistości dobrze opracowany, ale ma być frajdą. I ma być postawionym problemem i rozwiązywanym tak, jak studenci to sobie i wyobrażają. Idzie. Będą świetne prace. Świetne. Mam nadzieję, że za rok pani profesor potwierdzi te słowa. Ale zastanawiam się, jak były ławki ustawione na konferencji, na której pani była ostatnio, bo na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja, której nazwę nie powtórzę, pewno pani lepiej pamięta. Tożsamość małżeństwa, ona była w sposób zawoalowany i bardzo nieprecyzyjny. Ale nazwana. Tytuł był taki szeroki, ładny, taki erystycznie brzmiał dobrze, prawda? Bliżej niejasny. No, takie są najlepsze, bo najwięcej pozwalają. Natomiast była to konferencja organizowana przez takie... Z wielką pompą, wielka wydmuszka. I chyba wielkie też pieniądze na to były włożone. Musiały być... duże pieniądze. Z tego co wiem, to i tak. Bardzo jest niejasne źródło finansowania. To też wiem. Bo uniwersytet dał tylko salę, natomiast Ordo Iuris na swojej stronie nie ma ani statutu, ani rozliczenia finansowego, wiem. A ponoć dba o czystość prawa. Ordo Iuris, może tylko powiedzmy szybko, to jest właśnie główny organizator, to jest fundacja chyba, prawda? Fundacja. Nie wiem, fundacja albo stowarzyszenie. Wydaje mi się, że fundacja, instytut. Fundacja Instytut Ordo Iuris, kultury prawnej chyba Ordo Iuris. To taka dosyć, mogę chyba powiedzieć, konserwatywna organizacja. Widzi tak, pan, powiedzmy. Nie, dlatego że wydaje mi się, że można być konserwatywnym i uczciwym i rzetelnym. Natomiast to, co Ordo Iuris stwarza wrażenie wielkiej, potężnej organizacji, prężnie działającej. Tymczasem ja byłam w drugim dniu konferencji, ponieważ pierwszego dnia byłam jeszcze ciągle w Dublinie i byłam tylko na dwóch sesjach. Na trzeciej już bym nie mogła, ponieważ sieczka umysłowa była naprawdę taka, że się nie da. Tak, ale na sali było 16 osób. Musi pan wziąć pod uwagę, że wśród tych 16 osób były jeszcze dwie studentki, jeden mój student, ja. To są cztery osoby, prawda? Była pani z Ministerstwa Sprawiedliwości reprezentująca rodzinę. Było paru ewidentnych oficjeli, a reszta to byli tak naprawdę występujący. Czyli przy wielkich pieniądzach, wielkim huku, ale sprawności ogromnej, faceta, który siedział i cały czas robił sprawozdanie w internecie, tak jakby była tam pełna sala. Drugiego, który biegał z kamerą i robił wrażenie, że jest dziki tłum. Czyli tutaj pełne szapoba dla sprawności i dla pewnego stylu, który wymaga ubrania się w garnitur i zachowania manier. Stąd też, jak pan proponował mi, że tu można kląć... Nie proponował, stwierdziłam tylko, że można. Ale właśnie nie, bo widzi pan... tu no akurat... Ale to nie jest Uniwersytet Warszawski, to nie jest konferencja naukowa. Ale nie będziemy poddawać się pewnemu stylowi, tracąc to, o co tutaj chodzi. A chodzi o przedstawienie pewnych argumentów. Czy ja nie za dużo gadam? Nie, tylko ja chcę powiedzieć, że ja się nie do końca zgodzę, bo myślę sobie, że kiedy jesteśmy w dekorum uniwersytetu, to mówimy uniwersytecko, a kiedy jesteśmy w dekorum na przykład pubu czy baru, to możemy mówić zupełnie inaczej, nadal mówiąc poważnie o pewnych rzeczach, tylko po prostu dosadniej albo bardziej skrótowo mówiąc krótko, bo wyobrażam sobie... Może o przeklinaniu porozmawiamy za chwilę, bo chciałabym jednakże odnieść się do tej konferencji. Do konferencji, tak, jasne. Robiłam naprawdę notatki. Zrobiłam wysiłek, ponieważ ja byłam przeciwna protestom, jakie się odbywały. Tak, ja też. Wspólnie żeśmy organizowali, to znaczy ja byłam w komitecie organizacyjnym, a Pójrów organizowało tak. Jej perfekcyjność
wpachała ten cały parolus i załatwiała całość. I pamiętamy, co nas spotkało, tak, prawda? Tak. I zresztą ja rozumiem trochę rektora, bo trzeba było rektorowi przypomnieć. Dla niego była to pewna trudność, że ma do czynienia z jej perfekcyjnością. Jasne. I musiałam wytłumaczyć rektorowi, że każdy ma swoje tytuły. Jej perfekcyjność ma tytuł jej perfekcyjność, rektor ma tytuł jej magnificencja. Tak jest. W związku z tym różne są obyczaje, ale ja rozumiem, że to jest coś, co może zadziwiać, niepokoić, żeby nie powiedzieć drażnić i wprawiać w poczucie stanu pewnego niepewności. Czy to rzeczywiście o to chodziło? Ja myślę, że tak, że to jest element, który jest dość ważny, bo się wyłamuje z pewnych ram. To jest dla mnie jasne, tylko myślę sobie, to też nie jest tak, że QueerWU jest obecny na uniwersytecie od pół roku. To jest jednak organizacja, która działa i robi różne tam zamęty od 5 lat, powiedzmy. Zamęty mówię naukowe oczywiście. No, w każdym razie musieliśmy się bardzo dokładnie wyspowiadać. Usłyszeliśmy, że na uniwersytecie tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o poziom, jasne, o merytorykę. Jasne. I tego samego dnia wieczorem, tego żeśmy już nie usłyszeli, ale się przekonali, na tym samym uniwersytecie występował ksiądz Oko. Z tekstami, które zresztą pani profesor czyta namiętnie, z tego co wiem. Czytałam wcześniej, ale ja wtedy nie. również poszłam i posłuchałam, co on mówi. Okay. I to nie były teksty merytoryczne. Natomiast chcę powiedzieć rzecz taką, że tutaj w tym przypadku ja sobie myślę, że trzeba maksymalnie unikać sytuacji, w której mówimy no platform, że nie przyznajemy prawa do głosu. Natomiast na tej konferencji ja na nią poszłam z otwartym umysłem i starałam się maksymalnie słuchać, co mają do powiedzenia. Tak. Co to znaczy, że małżeństwo ma 7 funkcji głównych. Naprawdę starałam się słuchać swojego zresztą kolegi z wydziału. No i to strasznie mętne, bo jeżeli w 7 punktach powtarza się jedno i to samo, a tylko w 5 punkcie mówi się o rozrodczości i jednocześnie na moje pytanie, czy to znaczy, że nie przyzwalamy na małżeństwa ludzi, którzy są po 50, po 60, mnie już rozrodczość nie grozi. Jasne. No to jest pełne oburzenie. Czy pytam się, czy w związku z tym nie udzielamy małżeństw ludziom, którzy mówią i deklarują, nie będziemy mieć dzieci. Albo kiedy jedno z małżonków którzy wiedzą, że nie są może. Bezpłodni. No właśnie. Czy to jest powód do rozwiązania bądź do nieudzielenia? Nie, nie jest. Czyli wiadomo, że ten argument jest argumentem nieistotnym, że są inne argumenty, które się pojawiły dalej i przyznam, że bardzo mnie zraził i uważam, że to nie jest styl, który powinien występować na uniwersytecie. Pan profesor, który twierdził, że osoby homoseksualne nie powinny wstępować w związki małżeńskie, ponieważ wszystko, na czym im zależy, to tylko na dużej ilości seksu. Więc spytałam tego pana, kim on jest. Bo jeżeli mówi o własnych doświadczeniach, to niech powie, że mówi o własnych doświadczeniach, a nie ekstrapoluje to na wszystkich innych. Natomiast to była konferencja, która miała... To znaczy nie było tam żadnej tak naprawdę myśli... Tam nie było ani nauki, konsekwencji. Znaczy, problem polega z takimi konferencjami chyba na tym, że myśmy się wszyscy tego spodziewali, że tak będzie, bo można było to było jakby wywnioskować i z programu, i z samego faktu, że wejście na konferencję kosztowało ponad 300 zł. I to jest kolejna rzecz, którą się dziwię, że Oczywiście, uniwersytet jest skandaliczne. Ja nie zapłaciłam nic. Ja wiem, bo niektóre osoby były uprzywilejowane. Ja nie zapłaciłam nic i gdyby była sytuacja taka, żeby mnie chcieli wyprosić, to bym poprosiła wówczas, żeby wezwali straż uniwersytecką i niech mnie ta straż wyprowadzi, bo uważam, że jednak na terenie uniwersytetu pracownicy, studenci, doktoranci mają prawo korzystać ze wszystkiego, co jest też serwowane. Tak uważam, nie skorzystałam oczywiście z kawy, ani z żadnego poczęstunku, bo rozumiem, że to może być przeznaczone, na to mogą pójść pieniądze, aczkolwiek ogromne. Natomiast nie można odcinać poprzez stawianie bariery finansowej ludziom dostępu do wiedzy. Ale myślę sobie, że to znowu było celowe działanie, które miało na celu właśnie ograniczyć obecność osób takich jak na przykład pani, czy no to nie ograniczyło. Myślę, że w jakimś stopniu ograniczyło, bo jednak jest część osób, która nie poszła z racji właśnie tej kwoty. Tak, na pewno tak. To zrobili głupio, to znaczy na przyszłość, powiedzmy sobie na przyszłość. Że będziemy chodzić. Że trzeba, jeżeli mamy na to ochotę, to trzeba to pójść, a ja uważam, bo chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Tak. Ja uważam, że trzeba dać ludziom się wypowiedzieć, ale później
Powinien być czas na dyskusję. Jasne, na dyskusję. Jasne, tego czasu tu nie było. No, chciałam mi natychmiast głos odebrać za pierwszym razem. Za drugim razem stwierdzono, że trzeba ograniczyć ilość osób, które zadają pytania, no tak, tak jakby się tak, do pytań tak, ograniczało, tak, bo za pierwszym razem była kawa, za drugim razem był lunch. I to jest zawsze moment, coś, w którym pan rektor powinien, zareagować. Jej magnificencja powinna zareagować, bo to jest właśnie ten moment, kiedy nie ma miejsca na to, żeby teksty, które są mizoginiczne, homofobiczne, dyskryminacyjne, seksistowskie, jasne, i seksistowskie, jasne, spotkały się z właściwym odporem. Kulturalnym, bez przekleństw, ale opartym na rację. Z tym się zgadzam i cieszę się, że pani jako osoba, która była na konferencji, potwierdza, że było tak, jak się wszyscy spodziewali, że było. Niestety, oczywiście. To znaczy, nie, jedna rzecz jest świetna, bo pokazało się, że to jest wydmuszka. No tak, poza dobrymi garniturami i kasą z niewiadomych źródeł, tak naprawdę, nie przedstawiają sobą intelektualnie naprawdę żadnej wartości. To jest bardzo pozytywna wiadomość tak naprawdę, żebyśmy teraz zrobili sobie krótką przerwę po niej. Wy usłyszycie za chwilkę Maddoxa w jego nowej piosence z francuskim tytułem, więc nie wymówię go oczywiście, bo jest to język, jest to language, którego ja niestety no pasaran. A my zwracamy już za chwilkę panie profesor Płatek, Moniką Płatek i perfekcjonizm zaprasza na drinka. Do zobaczenia za chwilę.
Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Jesteśmy z powrotem. Pani profesor Monika Płatek jest moim gościem i Wasiem też właściwie gościem. Gością. Gością czy gościem? Gościem. Ja też wolę. To, ja tego nie wolę, ale w momencie, kiedy się upierałam przy gościni, to sprawę ktoś oddał do językoznawcy i skoro językoznawca stwierdza, że staropolskim słowem na kobietę, którą się gości. Tak, to jest gościa, to niech będzie gościa. Ja też tak lubię, jednak wolę tą krótszą wersję niż gościnia. Tak jak sędzia, a nie sędzina. To jest inna sytuacja. Sędzia ma końcówkę żeńską. Tak. I to jest ten przypadek, gdzie w sytuacji, kiedy żeński rzeczownik odnosi się do męskiego, tak, to zazwyczaj język dany ze względu na swój seksizm i mizoginizm nie przewiduje w ogóle żeńskiego. Dlatego ja zawsze używam słowa sędzia, tylko odmieniam go, że tak powiem, po żeńsku. To znaczy, byliśmy z tą sędzią. Nie, to znaczy trzeba mówić o sędzi. Trzeba zrobić w języku odwyrtkę. Czyli niech sobie będzie sędź, mężczyzna, który jest, a sędzia powinna przynależeć kobiecie, tak jak jej się to z racji języka, fleksji i paru innych gramatycznych elementów na tak należy. Jestem na tak, tylko że już chyba daleka droga do takiej rewolucji językowej. Ale właśnie to jest też takie pytanie, które chcę zadać. Czy może to jest w ogóle błędne pytanie, ale czy pani profesor ma poglądy liberalne czy lewicowe? A czy to tak bardzo od siebie jest odległe? Znaczy tak, powiedzmy sobie szczerze, prawdopodobnie nie ma jednego liberalizmu. A wiadomo, oczywiście. Nie ma jednej lewicowości. Ale chodzi bardziej o samoidentyfikację. Ja nie miałam samoidentyfikacji. To w pewnym momencie Lech Falandysz powiedział do mnie, ty jesteś socjaldemokratka. I to mnie zastanowiło. I właściwie po zastanowieniu się i po sprawdzeniu, co to znaczy socjaldemokrata, mogłabym powiedzieć, że mi to odpowiada. Czyli liberalizm, jak pan rozumie liberalizm? Bo musimy ustalić ojej, grunt, nie, na nie, którym stoi. Właśnie nie. Właśnie nie do końca chcę tak to dookreślać, bo bardziej to dyskusja akademicka, z której nie wyjdziemy. Ale no dobrze, bo to nie wyjdzie pan, a powinnam powiedzieć jej perfekcyjność. To jak jej perfekcyjność rozumie krótko liberalizm? Jak dla mnie osobiście, jak ja rozumiem. Składa się z dwóch części. Znaczy z pierwszej, nazwijmy ją gospodarczej, to znaczy jest to taki o, skończyłam się nagranie. Z jednej strony jest to taki pogląd, który mówi, że gospodarka głupcze i że ludzie poradzą sobie sami. Nie, jak to im tutaj szansę. W ogóle nie jestem liberalna. Okay. To tutaj uważam, że to jest jeden z błędów, który popełniliśmy od początku. Ja wiem, że to wszystko jest bardziej skomplikowane, ale byłam głęboko przekonana, że skoro to lud, my, zwykli ludzie, zrobiliśmy w dużej mierze przemiany, które w Polsce nastąpiły, to w 89 roku, kiedy odzyskuje się wolność również w sensie godności, tak, nie można pozwolić na to, żeby starszym paniom i starszym panom powiedzieć spadajcie na drzewo, nie liczycie się i nie macie żadnego znaczenia. Nie można ludziom, którzy budowali PRL, naprawdę z gruzów zbudowali niezły kraj, powiedzieć jesteście nieważni i odebrać im poczucie godności. Nie można ludziom, którzy ciężko zasuwali w fabrykach, ale gdzie mieli poczucie właśnie godności, przynależności i pewnej autonomii. Dobrze, więc teraz sobie powiem. Rozpieprzyć to wszystko w drabiazgi i nie zadbać o to, żeby zachować pracę, która oznacza godność i pewne bezpieczeństwo. I nie można młodym ludziom z racji tego, że są młodzi ludzie są bardzo różni. Są młodzi ludzie ze świetnych środowisk i z kiepskich środowisk. To dzisiaj miałam również tą rozmowę ze studentami, bo akurat tak wyszło, prawda? Gdzie oni stwierdzili, że być może oni również będą skazywani. Nie będą, ale żeśmy, bo nie są na tej półce. Nie są na półce przeznaczonej do skazania, na co wiele lat temu, to jest nie moje, to jest profesora Porowskiego. Natomiast spytałam, ile osób na tej sali, gdzie było kilkudziesięciu studentów, jest naprawdę ze wsi, z prawdziwej wsi, wsi. Jedna studentka. No, i to nie jest tak, że na wsi nie ma zdolnych ludzi. Jasne, jasne. Ale to jest oczywiste. Tak, że jest cała polityka, która tych ludzi wypiera i odcina od uniwersytetu. Tak, tak. I to jest, znaczy i w tym sensie w ogóle nie ma we mnie żadnej liberalki. Rozumiem. I jeśli chce pan to nazwać lewicowością, jeśli chce pan to nazwać nawet pisowością, tylko PiS. Nie, chyba nie.
teoretycznie PiS reprezentuje ludzi, tak? Jeżeli chodzi o wynik wyborczy, to tak. A w takim razie jest niesamowicie lewicowy. A w takim razie powinien być socjaldemokratyczny. I w tym sensie to ja się nawet jestem gotowa identyfikować z PiS-em. To znaczy, ja jestem gotowa... Myślę, że to są ważne zdania, które trzeba zapisać później. I jestem gotowa się identyfikować z każdą panią w tym... Jakim berecie? Jakie to były berety? Moherowe. Moherowym berecie. Moherowe. Poniżanie starszych osób i odbieranie im poczucia godności, przynależności tworzy imperium księdza Rydzyka. No to bez wątpienia. No to, skoro tak, to może teraz inne pytanie. Nie lewicowe i liberalne, ale może... Bo pani pochodzi z rodziny katolickiej. Tak, bardzo. No właśnie, a czy dziś pani na przykład, bo część osób, ja tak trochę prowokacyjnie dzisiaj ten krzyż na sobie, chcę zadać pytanie, czy pani nie jest antyklerykałką? To znaczy, mówię też dlatego, że na pewno ksiądz Oko zgodziłby się z tą tezą. Tak myślę przynajmniej. Jeżeli kler w Polsce reprezentuje ksiądz Oko, to jest... Trochę reprezentuje. To czymś... Niezwykle nieprzyzwoitym byłoby nie być antyklerykałką. Ksiądz Międlar, dobrze mówię, tak? Międlar? To jest biedny, zagubiony facet, który oczywiście powinien być dużo wcześniej... Ale jednak jest. Jednak nie był dużo wcześniej. No właśnie, bo to jest ten problem, że... Ale to nie jest... Czyli tutaj mamy mariaż władzy z Kościołem. Niesamowicie groźny. Powtórkę z historii odrabiamy tak, jakbyśmy nie znali lekcji, które żeśmy wcześniej przerobili. Bardzo często wykorzystuje się Kościół, a przy okazji religię, jak chce się ludzi pogrążyć i źle traktować. Więc wtedy cały Kościół bywa pretekstem, ale widzi pan, ja na przykład bardzo bym nie chciała rozmawiać o religii, nie dlatego o religii, bo co innego jest urząd kościelny, który stracił polot i poziom reprezentowany przez księdza Wyszyńskiego w Polsce. Ale naprawdę znam Kościół w paru miejscach na świecie. Znam w Polsce księży, których szanuję, których lubię słuchać, ale niemniej jednak oni reprezentują tą całą hierarchię. I bardzo mi się podoba generalnie papież Franciszek, ale w momencie, kiedy zaczyna puszczać nieprzyzwoite teksty dotyczące ludzi i dzielić ludzi, i oceniać ludzi z racji ich orientacji seksualnej, to jest ta granica. No tak, tylko że jego chyba zadaniem, tak sobie myślę, jako pasterza, jako steru i sternika pewnej instytucji, ale pewnej też no, religii po prostu mówiąc krótko, jest właśnie dzielenie na tych, którzy są w i są poza. Nie, bo jeśli weźmiemy pod uwagę to, że jeśli rzeczywiście zachowywaliby się przyzwoicie, reprezentując istotę najwyższą. Mhm. To proszę mi powiedzieć, jaka jest płeć istoty boskiej? No, odpowiedź jest oczywista, taka, że nie ma płci, istota boska. No właśnie. I kto to mówi, kto to przyznaje? To przyznaje również Kościół katolicki, tak, w katechizmie. Tak, bez wątpienia, tak. W związku z tym wszelkie próby dzielenia ludzi na gorszych i lepszych z racji płci, wszelkie teksty puszczane, że ludzie sobie mogą zmieniać płeć, wykazują odstępstwo nawet od własnego katechizmu i wykazują daleko idące odstępstwo od pewnego przesłania, które wypływa z myśli religijnej chrześcijańskiej, opartej na myśli religijnej hebrajskiej, obecnej w myśli religijnej islamu. Jak najbardziej. I ja wiedziałem, że tak będzie, bo mam taką listę pytań, których nigdy nie zadaję wszystkich pytań, to jest normalne, ale też wiem, że wchodzimy zawsze za każdym razem na taki duży jakiś temat, który udaje nam się tylko trochę gdzieś tam zahaczyć, a jednak jest, ja mam tyle pytań oczywiście do pani, że profesorze próbuję to ciągnąć gdzieś tam dalej i przeskoczyć trochę, więc... A ja przeszkadzam. Nie, no to jest naturalne prawo, a wręcz obowiązek gościa, żeby utrudniać prowadzenie mnie tutaj, ale staram się walczyć o swoje. Natomiast tak, to co jakby chyba jest już widoczne nawet dla osób, które nigdy nie słuchały dłuższych pani wypowiedzi, bo akurat to nie jest jedynka, tu można sobie pogadać, jest to, no bo tam prawda setki nagrywać zawsze 15-20 sekund i koniec. A potem nie. A u nas tak, a u nas można chwilę więcej, więc zastanawiam się teraz, to co na pewno widać w tej rozmowie, nie tylko w tej rozmowie, ale teraz tak jak myślę,
to to, że ma pani poglądy dosyć jakby kształtowane, jest pani do nich raczej przekonana, potrafi je pani uargumentować jakoś logicznie i jakby za każdym razem są one oparte, nie to, że po prostu bo tak sobie wymyśliłam, albo bo tak mi ktoś powiedział, tylko stoi za tym zawsze za każdym razem jakaś, mówię za szybko, to wiem o tym, stoi za tym za każdym razem jakieś przemyślenie, jakieś pomyślenie. I dlatego o tym mówię, bo zastanawiam się, to dlaczego nie została pani sędzią? Ależ ja mam tytuł sędziego. No tak, ale nie orzeka pani. Już panu mówię, ponieważ ja ten tytuł zrobiłam w czasach, kiedy nie chciałam być sędzią. A później, jak nawet miałam ochotę po 89 roku, to jest właśnie ten moment, w którym już mnie nie chciano, dlatego, że po 89 roku jedyna grupa, która na początku naprawdę dostała dobre pieniądze, to byli sędziowie. I co się stało? W sądach, które dotychczas były niesamowicie sfeminizowane, zaroiło się od panów. Nie, no to tak, było oczywiście. Miejsce pracy dla panów, a nie dla kobiet. To się po jakimś czasie zmieniło w sytuacji, w której ceny szły do góry, a pensje sędziów się nie zmieniały. Nie zmieniały. Jasne, i w tym samym momencie ci mężczyźni wyfrunęli do innych zawodów. Też prawniczych. Tak, i znów zrobili, bo mówimy o sądach rejonowych oczywiście. Jasne, jasne. Im wyżej w sądzie, tym więcej mężczyzn. Także... Nie żałuje pani trochę? Nie, znaczy, nie chciała pani nie dzisiaj orzekać? Nie. Właśnie móc powiedzieć swoje zdanie, uargumentować się, wyjaśnić, dlaczego tak, a nie inaczej. Ale też czuć za sobą ten autorytet jednak Rzeczypospolitej, bo jednak wyrok w imieniu Rzeczypospolitej. Ja mam niektórych studentów, którzy wiedzą, że chcieliby być sędziami. Ja wiedziałam, że chcę mieć zrobioną aplikację sędziowską, bo to była rzeczywiście fantastyczna szkoła, która pozwoliła poczuć się dojrzałą prawniczką. I to było potrzebne. Natomiast ja bym nie umiała skazać kogoś na karę więzienia i może to byłoby i dobre. Ale, czasami tak. Ale z drugiej strony nie jestem pewna. Wie pan, mi bardzo długo kosztowało, żeby nauczyć się stawiać dwójki. Miałam z aż tym tak? Bardzo długo. No wtedy studenci na pewno uwielbiali panią jeszcze bardziej niż teraz, bo można było pewno bez jakichś szczególnych trudności wybrnąć. Dlaczego? No skoro taki był problem z dwójką, no to można było ale jakoś tam... trzeba było wielokrotnie przychodzić, zaliczyć. Męka dla studentów, męka to dla ja powiem z kolei, że u mnie, jak ja prowadziłam zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim, to z dużą łatwością przychodziło mi stawianie dwójek. Pamiętam, że jedna studentka, która na moich zajęciach przez długi czas nie przychodziła, tam można było zaliczyć ileś tam, ona tego też nie zaliczyła i tak przychodzi do mnie zresztą po pół roku już po zakończeniu kursu i mówi, że ona bardzo chciałaby zaliczyć jednak te zajęcia, że no, ona się bardzo starała, to oczywiście było nieprawdą. I czy ona jednak może dostać tą trójkę? Ja mówię, że jakby nie do końca, to byłoby zupełnie nie fair. Tłumaczę oczywiście wobec innych osób, które jednak chodziły, robiły zadania, zaliczenia, bla, bla, bla. Więc mówię, że nie za bardzo, ona już wchodzi na taki ton, że ona jest teraz na piątym roku i że ona po prostu będzie musiała powtarzać ten cały rok, jeżeli nie zaliczy tego jednego kursu, a to był fakultet, więc tym bardziej jest to rzadko spotykana sytuacja. No na co jej mówię, no, może nie grzecznie, ale mówię jej, że jak ktoś jest na piątym roku studiów, to wie, jak uniwersytet działa i wie, że trzeba chodzić na zajęcia, kiedy jest to napisane wyraźnie, że trzeba na nie chodzić. Więc dostała do mnie dwójkę i chyba ten rok musiała powtarzać, podejrzewam. Więc... Ale to tylko dlatego, że nie przychodziła, dostała to? Nie, tam generalnie chodziło o to, że tam trzeba było część zaliczyć, bo to były zajęcia seminaryjne takie, więc chodziło o to, że też trzeba było zaliczać pewne rzeczy, ona tego nie robiła, ale to tak, że mi akurat z łatwością. Bo ja mam generalnie taki problem, no tutaj jeśli ktoś nie przychodził, no to jest pewne wytłumaczenie, ale ja mam problem, jak parę studentów jest kiepskich, to jest wszystko okej, ale jakby była większa grupa studentów kiepskich, to ja wtedy mam jednakże takie poczucie, że no to jak ty ich uczysz? Tak, że prawdopodobnie jest to moja wina, a nie ich. Dokładnie. Tutaj się zgadzam, tu się zgadzam. To jeszcze przed przerwą takie krótkie znowu rzucę pytanie na koniec. Ale takie to może być krótkie pytanie, ale czy odpowiedź będzie krótka? Spróbuję, tak spróbuję znowu pokierować. Powoli, ale zbliżamy się do końca roku. Mówię o kalendarzowym, oczywiście nie akademickim, bo ja wiem, że my akademicką myślimy często, a ja jeszcze paradowym czasami. I w związku z tym będzie styczeń, wtedy będzie wielka orkiestra. Będzie pani wrzeszczeć za Owsiakiem? No pewnie. Bo obiecała pani to... Ale już wrzeszczę od dłuższego czasu. Ale za słabo ponoć do tej pory. Tak sama pani powiedziała. Bo nie myślałam, że takiej wielkiej gwieździe jest to potrzebne. Rozumiem. Ale już w tym roku wrzeszczałam wspaniale. Zresztą oddałam na Orkiestrę Świątecznej Pomocy swoją
podobno wygraną, wylosowaną monetę 5-dolarową kanadyjską, zrobioną z okazji Dnia Flagi. Było bardzo niewiele takich monet. Czyli cenna. I początkowo jak patrzyłam, to było na takim dodatkowej licytacji, jaka jest cena. I sobie pomyślałam, no nie, jeżeli to by miało pójść za 300 zł, to to jest... Ale poszło za ponad 20 kilka tysięcy, więc poszło myślę, doskonale. Myślę, że to jest... Nie, i piszę, i mówię, i chodzę, i robię co trzeba. Co trzeba, bo mu się to należy oczywiście. Ja też się z tym zgadzam, ale tak się upewniam tylko, czy obietnica pozostaje na miejscu. Okay. Wiąże. To my teraz zrobimy sobie krótką przerwę. Was zapraszam, żeby do posłuchania takiego wykonawcy, który właściwie większą popularność ma we Włoszech niż w Polsce. Nazywa się Maliński i posłuchamy jego utworu Falling Down. Mam nadzieję, że wam się spodoba. A my za chwilkę wracamy z panią profesor Płatek i perfekcyjnie zapraszam na drinka. Shining in my eyes, every time you looked at me, I was blinded by your light. Now I can no longer breathe. Dreams are all that I have left in my life and took away the glow. I am standing here alone in silence and I'm about to fall. Nothing could go wrong when you were here by my side. But when I was left alone, pain became my only guide. Can I get back what I missed the most? So will you still be proud? Would you ever let me in? Or have you crossed me out? Falling down and crying from inside, free the tears and face your fears. Let's get the brand new start. Feel it, try to understand my worries. Leave it, we will bring us back again from the start. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Jesteśmy z powrotem razem z panią profesor Moniką Płatek. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Pani profesor mówi, już się znudziła pani... Nie, w ogóle, tylko myślę, że może... Że długo? Słuchaczki i słuchacze mogą mieć dość. No, nie, mam nadzieję, że... Nie, zazwyczaj wytrzymują do końca, więc mam nadzieję, że... Znaczy, mam przekonanie, że teraz będzie tak samo. Kiedy umawialiśmy się, zapraszałam panią i pani zgodziła się na przyjście, to powiedziała pani, że
Jak zapowiedziałam, że będę też pytać o życie prywatne, to pani powiedziała, że... Nie licz pan na to. No właśnie, że nikt tak nie uwierzy. Oczywiście. Ale co to znaczy właściwie? To brzmi jakby po prostu w czasie wolnym pani albo, nie wiem, zajmowała się wytwórstwem mebli, albo czymś takim zupełnie abstrakcyjnym, albo z drugiej strony, zresztą takim czasem wolnym, tak by inna sprawa, albo z drugiej strony, że nie wiem, że należy pani do jakiegoś zrzeszenia polskiej wersji Ku Klux Klanu, albo coś takiego, jakieś tak zupełnie, jakieś musiałoby być abstrakcyjne, żeby nikt to nie uwierzył. Ciekawe, dalej. Nie, tak wymyślam oczywiście, ale zastanawiam się, co takiego jest niesamowitego, albo że trudno uwierzyć w to. No właśnie, pozostawimy to domysłom. Jednak? Tak. Dobrze, ale to trochę jednak, to zapytam tak na styku życia prywatnego i zawodowego, o córkę. Strasznie nie lubią moje dzieci, żeby o nich mówić. To ja tylko zapytam o tak krótko, bardziej... Tylko bez imion. Bez? Oczywiście. A pierwsza litera ale, chociaż? Nie, bo po pierwsze ja mam wiele dzieci. Tak. Po drugie, moje dzieci są genialne. Po trzecie, moje dzieci mają własne życie, własne osiągnięcia. Bez wątpienia. I bardzo zależy moim dzieciom i mnie. Oczywiście jestem świadoma, że to, co dał im ich ojciec i co dała im ich matka, ma znaczenie. Natomiast tak. Ich życie i ich osiągnięcia są ich życiem i ich osiągnięciami. Bez wątpienia. I bardzo nam zależy wszystkim, ja aby nie rozumiem. Łączyć w związku z tym ale moich dzieci. Często zdarza się tak, że na konferencjach czy na różnych wydarzeniach, seminariach naukowych pani akurat spotyka się z jednym ze swoich dzieci, żeby nie wymieniać. Ależ nieprawda, ja się spotykam z wieloma z moich dzieci. To ja kojarzę akurat tylko jedno i pewno wie pani nawet o kim więc mówię. W związku z tym, nie wiem czy pan mówi o pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej. Ja nie znam kolejności, prawdę mówiąc z kolei, więc... Ale chodzi o to, bo jak też są jesteście dobrze, jakie tam... pan pytanie chciał zadać? Czy często się po prostu kłócicie na takich spotkaniach ze naukowych? Ze sobą? Tak. Ja się od swoich dzieci uczę. Możemy mieć różne zdanie, ale nigdy to nie przybiera formy kłótni, nie musi o takiej się. Kłótni naukowej, sporu. To mam na myśli. Tak, 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 tak. To się zdarza. Czyli nie ze wszystkim. Nie, natomiast to, że ja na przykład w tej chwili odkrywam naprawdę genialną przestrzeń i jest to przerażające, bo Freud zrobił to ponad 100 lat temu, Dybel zrobił to ponad 15 lat temu w Polsce, Amerykanki i Amerykanie zrobili to 30 lat temu w Ameryce, a ja to robię dopiero teraz. Mhm. Ale to, że odkrywam w sposób świadomy, przemyślany i jednakże z poszerzonymi horyzontami kwestię taką, że to nie jest tak, że się dzieli świat na płeć biologiczną i płeć kulturową, ten gender, mhm. ale że płeć biologiczna jest genderowana. Jest. I że to jest... I oczywiście w momencie, kiedy mówimy, że osoby transseksualne są osobami nienormatywnymi, to tutaj się mamy. Czyli ta płeć dzielona na męską i żeńską jest znormatywizowana. Tak. I pytanie, dlaczego i jak? I to, co to jest płeć? To już ja wszystko zawdzięczam jednak w dużej mierze jednemu pociech. Ze swoich dzieci, które jest genialną biolożką, mhm. ale też to, że mogę mieć dostęp do tego świata amerykańskiego. To jest inne dziecko, które jest genialną prawniczką i parę innych rzeczy naprawdę zawdzięczam dzieciom. No. Czyli jednak opłaca się mieć dzieci? Czyli razem z Haber musimy o tym pomyśleć jednak, żeby... Powinniście o tym pomyśleć, ale właśnie to też jest coś, że ja dopiero mając te dzieci i przez to, że one takie są, doszłam do tego, że naprawdę nie wiem, czy to jest tak, że ja zawsze chciałam mieć dzieci, mhm. czy wychowanie dziewczynek było takie, że miały wciśnięte w łeb, że są tylko do tego, żeby rodzić dzieci. Niemniej jednak ja, jeśli nawet było to wciśnięte, to tak zinternalizowałam, że ja chciałam mieć dzieci, mhm. ja chciałam mieć córki. I w związku z tym mnie się udało. Jasne. Poza tym ja mam takie wyobrażenie, że do pewnego stopnia te dzieci sobie nas wybierają, co nas zobowiązuje do tego, żeby je traktować stosownie, z szacunkiem i powagą, ale też miałam wyjątkowe szczęście. Ale to, czy to jest łatwe, traktowanie dzieci w ten sposób? Bo ja mam takie wrażenie, że jednak model patriarchalnej rodziny jest na tyle silny, że gdzieś z tyłu głowy zawsze mamy to, że to jednak rodzic ma rację, powinien je przynajmniej rację. A dlaczego? Nie wiem dlaczego, no bo świat jest głupi, ale no, albo przynajmniej źle ułożony, ale tak mi się wydaje, że jednak ten model patriarchalnej rodziny, w której dziecko rzadko kiedy jest partnerem, a jednak jest... Bo dziecko nie jest partnerem jako takim. Mhm. Dziecko w zależności od wieku jest młodym człowiekiem i trzeba trochę wiedzieć oczywiście, dlaczego dziecko w pewien sposób reaguje, mhm. ale że
trzeba też umieć, bo przysięgnie, moje dzieci nauczyły mnie, że nie jestem idealnym rodzicem. Ja długi czas myślałam, że jestem absolutnie idealną matką. Nie jestem idealną matką, ale jednocześnie umiem zdać sobie z tego sprawę i przeprosić za błędy, które popełniam. Nic mnie to nie kosztuje. I no rozumiem, jasne. Zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest tak, że mając wiele dzieci, wychowuje się te dzieci tak samo. Ale to też nie jest postawa popularna, wydaje mi się, mimo wszystko. Że jednak jest tak, że rodzicom trudno jest się pogodzić z tym, że mogą popełniać błędy i że jeszcze dzieci mogą im o tym powiedzieć. Nie wiem dlaczego. To ja jest... nie mam też z tym problemu. No, a co w tym trudnego? Akurat pani profesor nie ma, ale myślę sobie, że generalnie jest to trudne. Bo w ogóle przyznawanie się do błędów jest trudne. Nie. No ja myślę, że tak. Kulturowo, ja myślę, nie myślę o konkretnej osobie, tylko tak kulturowo jest. Nie fajnie jest popełniać błędy, raczej wolimy mieć rację. Wydaje mi się, że jest to niemożliwe, że człowiek, który próbuje, będzie popełniał błędy. W związku z tym trzeba mieć tego świadomość. To amerykańskie bardzo podejście. Naprawdę? Tak. I starać się te błędy w razie czego minimalizować. A kiedy następują, umieć się wyciągać wnioski i umieć ponosić konsekwencje. To może być nieprzyjemne. Będzie. Nie wydaje mi się, żeby to było coś tak nadzwyczajnego, co mówię. Ja myślę, że tak, ale to jest kwestia może do dyskusji też jeszcze później. Natomiast dzieci dają niesamowitą siłę. Wszystko to, co wcześniej się wydaje trudne, niemożliwe, nie do zrobienia przy dzieciach raptem. To naprawdę muszę pogadać z Haber. Tak, bo musimy powoli kończyć, więc zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. We wszystkich wywiadach, które czytam z panią, a przed programem znów odświeżam sobie oczywiście je wszystkie i było tego, jest tego dużo. Naprawdę? No tak, oczywiście, że tak. I radiowe, i telewizyjne, i prasowe, i internetowe. Okay. Ten motyw, który się tam pojawia, oczywiście jeden z wielu, to jest taki motyw ciągłego zabiegania, pośpiechu i takiego braku czasu, co jest dla mnie zrozumiałe i też nie jest to dla mnie zaskakujące jakoś bardzo. Ale zastanawiam się jeszcze, czy w tym wszystkim ma pani czas, żeby jednak czasami, nie wiem, usiąść i odpocząć. I nie czytać książki dlatego, że przyda się to w pracy naukowej, tylko poczytać dlatego, że jest to coś fajnego, albo na przykład posłuchać jakiejś muzyki, jeżeli tak, to jakiej? O! Albo w samochodzie, jakiej muzyki? O, bo pani profesor wspomina o samochodzie. Jaka leci. Aha. Ale słucham Radio Classic. Aha, czyli jednak w ten sposób, okej. Okay. Ale poza samochodem? Pewnie mam, tak, bardzo dużo, ale musiałabym się zastanowić, nie byłam przygotowana na to pytanie. Natomiast... Chociaż to, jedno. Kwestia tego, jak się żyje i umiejętność odpoczywania, to jest prawdopodobnie coś, co jest obce wielu kobietom w Polsce. I myślę, że to jest kwestia systemowa. Ja mam przyjaciółkę w Kanadzie, która była kiedyś moją nauczycielką w Polsce, i ona mi regularnie powtarza, że powinnam odpuścić, zwolnić tempo, zostawić. I ja wiem, że to jest słuszne, co ona mówi, bo wiem, że życie trwa krótko, ludzie umierają i ja już nie zdążę wielu rzeczy zrobić. Jasne, nikt nie zdąży. A bardzo oczywiście. Bym chciała po prostu pożyć i nie bardzo potrafię tego zrobić. Więc, ale chodzę na tańce. Naprawdę? Naprawdę. Śpiewam w chórze. Czyli to są... To spotykam się z przyjaciółmi. To się absolutnie łapie na spędzanie czasu wolnego Spędzam bez pracy. Spędzam miły czas z rodziną. Czyli nie jest tak źle. Dobrze, to cieszę się, że chociaż tyle udało nam się na koniec znowu pozytywnie zakończyć. Chociaż z tym a propos pójścia do pracy, to ja może zdradzę ten sekret, że pani profesor jeszcze nie powinna dzisiaj była pójść do pracy z racji seksownego głosu. A gdzieś to powiedziane, że nie można seksownym głosem nawijać? Oby też inni później się tym seksownym głosem nie zarazili. Ja już jestem zdrowa, tylko u mnie to długo trwa. Rozumiem, no mam nadzieję, że nie jest pani wymęczona dzisiaj u nas tutaj. Ależ odżyłam, mogę zaczynać na nowo. A, no to dobrze. To cieszę się. My powoli już kończymy. Oczywiście bardzo serdecznie dziękuję panu profesor za przybycie i naprawdę za miły spędzony czas. Mile spędzony czas. Już tak mówię szybko, więc mówię niewyraźnie. Kończymy program. Ja sobie zatrzymam tą butelkę. A proszę uprzejmie, tak? Bo to są naklejki moje. Z jej perfekcyjnością. Bardzo mi się to podoba. Tak. To jest nasz znak rozpoznawczy tutaj. To, co muszę powiedzieć, to tak, że już dzisiaj kończymy. Jutro w Polska Live zapraszam was na audycję na żywo o 18:04. Cztery łapy. Kochamy zwierzaki. Poprowadzi ją Dorota Szulc-Wojtasik.
o 19:00 to jest nowość, audycja muzyczna To Sito, zaprasza dziennikarz, którego pewno znacie, Paweł Sito, mam nadzieję, że znacie, bo to znany dziennikarz muzyczny. O 20:00 czas na rozmowę, magazyn o zdrowiu i kończymy rock'n'rollowo, o 21:00 audycja dookoła rock'n'rolla. Dużo muzyki oczywiście cały czas na antenie Radia Polska Live, 100% przebojów. No, a my się widzimy za tydzień. Zresztą ten odcinek będziecie mogli też zobaczyć na YouTube'owym kanale Radia Polska Live i u mnie też na stronie iperfekcyjność.pl też. To już jest wszystko, co muszę wyrecytować chyba. Naprawdę dziękuję, dziękuję panie profesorze. Również. Było mi bardzo miło. Mnie to jest iperfekcyjność, zapraszam na linka, do zobaczenia. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.